Cześć, zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj jedziemy z rana na plażę. Największa plaża jest w miejscowości Baćka. Mamy do niej około 38 km. Wcześniej jeszcze zajedziemy, zatankujemy paliwo, gaz, a my jedziemy na gaz. Kosztuje około 92 eurocenty za litr, więc też jest trochę drożej niż w Polsce. No i kierujemy się już do samochodu. Tam samochodzik sobie już czeka. Startujemy. No jedziemy w zupełnie przeciwne miejsce niż w tej chwili mieszkamy, bo Malińska jest po jednej stronie wyspy, a my jedziemy na drugą stronę wyspy. I tam też jest zupełnie inna charakterystyka, jeśli chodzi o roślinność, ponieważ tutaj, jak widać, są jeszcze drzewa, krzewy zielone. Tam już jest bardziej taki klimat górzysty, pusty, skalny. No, można powiedzieć, że właśnie pustynny, tak jak Robert mówi. Jaki Robert tam będzie klimat? Pustynny. No dobra, to jedziemy. Jadąc na wschodnią część wyspy, do miejscowości Baćka, naszym celem było skorzystanie z tamtejszej plaży, która jest największą na wyspie. A jej głównym atutem jest piasek, co jest rzadkością nad Adriatykiem, ponieważ większość plaż jest kamienista. Ponadto sama miejscowość jest bardzo urokliwa, otoczona z dwóch stron wzgórzami. Po tej stronie wyspy krajobraz robi się już bardziej kamienisty, z mniejszą ilością zieleni na wzgórzach. No tak, zostawiliśmy już samochód na parkingu. Tutaj są wzdłuż takie właśnie parkingi. Jedna godzina kosztuje 1,5 euro. Cały dzień kosztuje 15 euro. Więc zobaczymy, ile nam tam wyjdzie. Ceny oczywiście sezonowe, czyli podwyższone. A teraz kierujemy się na tą plażę w tej oto właśnie miejscowości Baćka. Jeszcze niedaleko jest druga taka miejscowość o podobnej nazwie, Stara Baćka. Nie wiem, czy tam będziemy, ale na pewno tą miejscowość dzisiaj trochę zwiedzimy. Zobaczmy, jak to wygląda. Karolinka chciała się pokazać. To jest jej właśnie epizod w miejscowości Baćka. Ale pierwsze wrażenie jest takie, że miejscowość wydaje się bardzo taka ładna, sympatyczna. Nawet zabudowa ciekawa. Robert, a powiedz wszystkim, co przeczytałeś na temat rekinów. O czym nie każdy wie, a teraz wiemy. Ogólnie przeczytaliśmy, jadąc tutaj, że właśnie w Egipcie zmarł turysta rosyjski, który został zjedzony przez rekina. Chyba trzeci przypadek w tym roku w Egipcie. I z ciekawości sobie poczytaliśmy o rekinach i dowiedzieliśmy, że tutaj mamy chyba ponad 30 gatunków rekinów, z czego jest kilka groźnych dla człowieka. Generalnie spotkania z rekinami to rzadkość, bo to są dość płochliwe stworzenia, i które nie stronią sobie od towarzystwa ludzi i generalnie nie gustują w ludziach, bo jesteśmy zbyt chudzi dla nich, mamy za mało tłuszczyku. Ale co prawda, z tego co wiem, zdarzyły się w jakichś tam zamieszłych czasach spotkania z rekinami i nawet jakieś tam incydenty śmiertelne chyba, nie? Ale no, jest to chyba od wielu, wielu lat nie było żadnego przypadku jakiegoś takiego spotkania. Jest to raczej taka rzadkość, że jak ktoś spotka rekina i go zobaczy po okrze, to jest to od razu nagłośnione i że jest to takie wow, że to takie niezwykłe wydarzenie, że są rekiny spotkane. Ale mówiłeś, że tutaj można spotkać ten najgroźniejszy gatunek rekina, tak. Jak on się nazywa? Że jest tutaj żarłacz biały. Żarłacz biały. Gdzieś tam lat temu, niedaleko wybrzeża Chorwacji, widziano też tak zwanego rekina olbrzymiego. To jest, wyczytałem, chyba druga co do wielkości ryba, nie? Więc naprawdę wydaje się, że tutaj mega bezpiecznie, a są kurde takie rekiny, takie gatunki. W życiu bym się nie spodziewał, że to jest żarłacz błękitny albo żarłacz biały? Błękitny, jak się nazywa? Żarłacz biały. Żarłacz biały. I widziano też tutaj rekina olbrzymiego. Olbrzymi. Generalnie chyba tylko, to bardzo mało przypadków, bo w ogóle generalnie, że z tego rekina spotkano, nie? A teraz właśnie dochodzimy tutaj do Adriatyku i zaraz będziemy szukać tej wielkiej plaży, o której widzieliśmy w internecie, że powinna być. No i już właśnie tak wygląda z lewej strony restauracyjki. O, oh, thank you, thank you. Ja też. A tak wygląda po prawej stronie. Ja też. Obiad tutaj? Ale jest pies skreślony. Obiad nie, tutaj? Nie, obiad w domu. Bo tutaj wygląda dużo ciekawiej, powiem wam. Tutaj ogólnie klimacik restauracji jest bardzo fajny. Tutaj zobaczcie, taki macie cennik. Od razu możecie sobie zobaczyć przy okazji. Burger taki z frytkami 6,50 euro. Taki 7. Tutaj
kawapi, 8,50. Już tutaj się grupa przekonuje, że może tutaj coś zjemy. Proszę, takie tutaj mamy rzeczy. Tak wygląda baśka na początku sezonu. Ale widzimy, że białka lodów po 2 euro to jest chyba standardzik tutaj, nie? 2 euro to jest chyba za 9 zł, nie? Mniej więcej tyle samo kosztuje tutaj jakieś espresso, chyba 2,50, coś takiego, nie? Więc deserek typu espresso. Czarno grzybu można było znaleźć po euro nawet. No. Tak, najdrożej. No, generalnie trzeba do góry, bo to zupełnie tańsze. No to było 2 lata temu, nie? Pytanie, czy warto walnąć pustą podróż, się tego umęczyć bardziej, a potem na miejscu mieć taniej. Ja bym kupił, bo mi to nie starczy, co no. Idziemy wzdłuż wybrzeża, obserwujemy tutejsze sklepiki, sklepy. Zahaczyliśmy już o piekary, czyli piekarnie. Piekara. I idziemy dalej. Jak widzicie, już tutaj takie góry są łyse, właśnie kamieniste, tak mówiliśmy wcześniej. A my idziemy deptakiem i idziemy szukać jakiegoś wolnego miejsca, żeby tam gdzieś pójść sobie potem i żeby trochę mniej ludzi było. Chociaż ogólnie są tutaj tłumy. Transporter, nie? To byłem za kampera zrobiony, Xiaomi, to idealnie, bo jedziesz, parkujesz, pracujesz, nie ponosisz kosztów dodatkowych związanych z pracowaniem, nie? Wiesz, tak trochę się rozłożyć? A może to zostajmy, to jest fajnie. Możemy. Znajdźcie to. To jest przerobione fajne w tym miejscu. Najwięcej miejsca jest. Mamy tam daleko. No jak chcecie, no może... A teraz plan jest taki, że jedziemy do siebie, ogarniemy się, zjemy sobie obiadek i następnie jedziemy do miasteczka Kyrk, taka stolica tej wyspy. Tam prawdopodobnie znajdziemy najwięcej takich różnych zabytkowych miejsc. No i zobaczymy, jak to wygląda na własne oczy. Skończę nagrywać. Czy nagrywasz? Nagrywam. A, super. Nowe nagranie. Zobaczcie, jest początkiem nowego nagrania. Nie wiem, czy w tym miasteczku, bo w którymś, albo w Kyrk, albo tu, jest najbardziej cienka ulica chyba na świecie, albo w Europie, taka, że jest najwyższa. Kolejna ciekawa ulica z restauracjami i sklepikami. Jak widzicie, w miejscowości Baśka jest koło zgroma. Klimacik w takiej restauracji jeść, mieć taki widok, no to naprawdę robi robotę. No, z takim widoczkiem piwko zimne. Delicious. O, tu jaka wąska ulica. Może to jest właśnie ta ulica taka najbardziej wąska. Karola, zmieścisz się? Nie? Tak. Czyli jeszcze nie jest tak źle z nami. Nie, twarz wejdzie. Ale ciało. Czyli to jeszcze nie ta ulica. No i jesteśmy w miasteczku Kyrk. Udało nam się zaparkować, jest tutaj niestety bardzo duży problem. My się na szczęście zmieściliśmy właśnie w takim miejscu. Proszę.
ktoś wyjeżdżał, my się wpakowaliśmy wielką Skodą. Teraz możemy iść zwiedzać miasteczko. Pewnie zjemy jakąś kolacyjkę. Ale kolacyjka to później, prawda? Oczywiście, że później. Miasto Kirk jest stolicą wyspy i głównym ośrodkiem działalności w regionie. Stara część miasta Kirk otoczona jest 200-letnimi murami obronnymi, jeszcze za czasów Cesarstwa Rzymskiego. Można tutaj doświadczyć starożytnej Chorwacji w całej jej okazałości. W miasteczku jest pełno kawiarni i restauracji. My zatrzymaliśmy się w pizzerii Kamplin, do której musieliśmy stać w kolejce, ale opłaciło się. Pizza przepyszna, a jeżeli ktoś się uśpieszy, można od razu zamówić na wynos. No i mamy część portową Kryka. Teraz idziemy pochodzić sobie tutaj po starym mieście. Potem pewnie pójdziemy gdzieś sobie zjemy jakąś kulacyjkę. No i sobie tak będziemy właśnie gładzić tutaj tymi uliczkami wszystkimi. A tu dziewczyny zauważyły lody, które zaraz pewnie zamówią. Ile kosztuje jedna gałka loda? 2 euro. O, macie. Czyli jedna gałka 2 euro, czyli to jest około 9 zł za jedną. No i w tej chwili zajadamy się lodami. Tak jak było napisane, jedna gałka 2 euro. Karolinka, jak oceniasz lody? Dobre, wziąłem malinowe. A moja jest lawenda. Kasia chyba ma pistację, a Robert chyba w ogóle nie ma. Biedny Robert. No i wchodzimy na starą część lawenda, miasta. Smakuje mi, ale w sumie nie robi szału. No. Teraz zajadamy się dalej lodami i idziemy taką piękną ulicą. Panie kocie. Ale wiesz co, że Konrad podpisuje. Miał? A tam drugi kolega w tle. Rozumie polski. Poszedł, dobrze. To tak, jesteśmy teraz w restauracji, w pizzerii, w miasteczku Kirk. Zamówiliśmy sobie jedną pizzę dla mnie, jedną dla Karoliny. Robert z Kasią też wzięli jedną pizzę i tam jakieś sałatki jeszcze doszły. Tu Coca-Cola Zero i herbata owocowa. Potem pokażemy wam, jak to wszystko wygląda i na końcu samym pokażemy wam też ceny, jak wyglądają obecnie w restauracjach w Chorwacji. No i w ten sposób wyglądają nasze pizze. To jest moja calzone. Calzone, tam jest calzone. Moja to jest capricciosa. Calzone. Sałateczki. I Karolinka, co to jest za pizza? Jakaś wegańska. Wegańska z mozzarellą. I potem zobaczymy, jakie przyjdą nam rachunki. I to wszystko, co widzieliście, kosztowało razem 28,90 eurocentów oraz 14,18 eurocentów. Czyli razem to wyjdzie szybkie liczenie 45 euro i 70 eurocentów. To wszystko, co właśnie widzieliście tutaj. Nie zjedliśmy wszystkiego, bierzemy na wynos. No i w tej chwili opuszczamy miasteczko Kirk. Kierujemy się do naszego miasteczka Malinska i ostatni widok na miasteczko, na jego mury. Idziemy? Go. A wieczorem została jeszcze pizza. Zostało piwko. W lodówce się chodzi. I mamy jeszcze winko. O, tu może poskaczemy, zobaczymy. Na pewno. No i zrobiliśmy zakupy w Lidlu i to, co widzicie, kosztowało razem 32 euro i 52 eurocenty. Na złotówki przeliczone to jest to po 4,5 zł za 1 euro, czyli 146 zł 34 grosze. Tu jest paragonik. Może coś widać. I tak, 6 energetyków, herbata, płatki, mleko owsiane, 6 win, duże mleko, chrupki do mleka, 2 siatki, ogórek,
jabłko, rzodkiewki. I Karolina coś się wzięła. Najlepsze z tego, najlepszy zakup to jest to wino. To jest typowo chorwackie wino, białe wino. Proszę. To jest podobno właśnie szczep z winorośli, których jest zbierany. To jest typowo chorwackie wino z tych okolic. Jedno takie winko kosztowało 2,99 eurocenta, czyli po zaokrągleniu 3 euro, czyli na polskie to by wyszło około 14 zł. Zaraz zobaczymy. 3 razy 4,5. Tak, 13 zł 50 groszy jedno takie winko chorwackie. Więc od razu wzięliśmy 6. Będą jakieś prezenty dla znajomych w Polsce. It doesn't really matter.